dzisiejszym materiale chciałem pokazać w pompie ciepła Auratsu, w której mamy dwa tryby ogrzewania, albo tryb automatyczny, czyli za pomocą krzywych grzewczych. Dokładny opis, jak ustawić krzywą grzewczą, znacie tutaj w linku u góry. Natomiast dzisiaj też pokażę Wam, jak z tego trybu automatycznego przejść na tryb ręczny, czyli będziemy mogli ręcznie ustawić sobie bieżącą temperaturę wody, jaka ma wychodzić na instalację centralnego ogrzewania. Zapraszam do sterownika. Aby wyjść z trybu automatycznego, musimy najechać na strefę grzewczą i wcisnąć strzałkę w dół. Dostajemy pytanie, czy wyłączyć temperaturę pogody. Wybieramy opcję tak i klikamy OK. I pompa przeszła nam teraz na tryb nastawy ręcznej, czyli tutaj wpływ temperatury zewnętrznej jest kompletnie ominięty. Pompa grzeje nam cały czas 40 stopni na instalację. Możemy sobie zmniejszyć tą temperaturę ręcznie, bądź podwyżyć też ręcznie. Jeżeli teraz chcemy wrócić z powrotem do nastawy automatycznej, czyli w naszym przypadku krzywych grzewczych, wchodzimy teraz tak. W menu wybieramy opcję OK i wybieramy temperaturę pogody, typ krzywej grzewczej, w naszym przypadku 9, którą ustawiliśmy w odcinku o krzywych grzewczych. I potwierdzamy OK i wychodzimy do menu głównego. I teraz widzimy z powrotem, pompa ciepła wróciła nam do trybu automatycznego.